Rafał Mirzejewski z tej strony, dzień dobry, a kolejnym gościem podcastu jest dziennikarz Dziennika Polskiego i Gazety Krakowskiej Bartosz Karcz. Cześć, dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Jesteśmy świeżo po losowaniu ćwierćfinałowych par Pucharu Polski. Z tego wynika, że Wisła Kraków, którą też zawodowo się zajmujesz, zagra z łódzkim Widzewem. Czego ty się spodziewasz po tym meczu i czy w tym kontekście, w kontekście tej pary można mówić o jakimś zdecydowanym faworycie do awansu? Spodziewam się przede wszystkim sportowego święta. Myślę, że to mecz z potencjałem na ponad 20-tysięczną publiczność. Kibice obu klubów żyją w dość dobrych relacjach, więc pewnie przyjdzie też sporo fanów z Łodzi. Będzie dobra frekwencja, to na pewno. Co do tego nie mam większych wątpliwości. Faworytem jest Widzew, no bo to jest jakby oczywiste, jest drużyną z Ekstraklasy. Radzi sobie w niej lepiej, raz gorzej, no ale jednak nie jest zespołem, który w jakiś sposób dzisiaj dramatycznie broniłby się przed spadkiem, jest bardziej takim średniakiem. Więc pewnie Widzew będzie tym faworytem, ale nie odbierałbym szans Wiśle całkowicie. Myślę, że to jest dla niej dobre losowanie, też z tego sportowego punktu widzenia. No bo gdyby trafiła, nie wiem, na Lecha Poznań, Raków Częstochowa czy Pogoń Szczecin, to te szanse pewnie byłyby mniejsze. Z Widzewem myślę, że będzie Wisła w stanie przynajmniej spróbować powalczyć o awans do półfinału, choć tak jak powiedziałem, faworytem na pewno Wisła w tej konfrontacji nie jest. A według ciebie to, że Wisła po latach posuchy melduje się w ćwierćfinale Pucharu Polski, to jest konsekwencja jakiegoś planu i zmiany podejścia do tych rozgrywek w Krakowie? Czy po prostu to jest przypadek i nie ma się co doszukiwać jakiejś tutaj większej logiki i sensu? Myślę, że też trochę szczęścia, bo Wisła do tej pory wszystkie mecze, te trzy, które rozegrała w tej edycji Pucharu Polski, grała u siebie. No, to jest zawsze ułatwienie. Grać na Reymonta, niż jechać nawet do drużyny z niższej ligi gdzieś w Polskę, więc to w jakiś sposób był dla niej dodatkowy atut, który wykorzystała. No, to też trzeba potrafić. No i już ma trzy przeszkody za sobą. Dwie wzięła bardzo pewnie, jedną po dogrywce, więc... No, rzeczywiście dawno Wisła tak daleko nie zaszła w tych rozgrywkach, więc na pewno plus, jeżeli chodzi o Puchar Polski w tym sezonie. Wisła melduje się w ćwierćfinale rozgrywek po pokonaniu Stali Rzeszów. W takiej sytuacji musi paść to rytualne pytanie, czy to jest efekt nowej miotły? Nie przesadzałbym w tym przypadku. Myślę, że troszkę nowości, o których mówił już przed meczem trener Mariusz Job, zobaczyliśmy takich, jak on to ujął, niuansów taktycznych. Chciał, żeby jego zespół zagrał mocno, agresywnie w odbiorze. To się udawało wieloma fragmentami. To przynosiło Wiśle bramki, ale to no nie da się w 3 dni, nie wiem, wszystkiego zmienić, poprzestawiać. Może trochę mentalnie to, co się wydarzyło po meczu w Niecieczy na zespół, w jakiś sposób podziałało, że była chęć rehabilitacji za to słabe spotkanie z Brukbetem. No, natomiast no, zobaczyliśmy taki mecz, w którym od dawna chyba no, nie było aż takiego spokoju. Wisła tak naprawdę przez 90% czasu tego spotkania miała nad nim kontrolę. Był taki przez dosłownie moment pod bramce na 3-0 paradoksalnie. Myślę wynikający z tego, że wydawało się Wiślakom, że już jest wszystko po zamiatane, mówiąc kolokwialnie. A Stal wtedy miała taki lepszy moment, strzeliła bramkę, no ale odpowiedź była błyskawiczna i 4. gol tak naprawdę skończył ten mecz. Czytam komentarze kibiców po tym meczu, rozmawiam też z kolegami przeważa taka narracja, w końcu to wyglądało tak, jak powinno. Był plan, był ostatecznie dobry wynik, była dominacja. Czy po takim meczu ty dopuszczasz myśl, że Mariusz Job nie jest tylko i wyłącznie tymczasowym trenerem? Czy zwiększył swoje szanse? Powiem tak, no, futbolu widziałem już wiele i niewiele chyba może mnie już zaskoczyć, natomiast na dzisiaj bym takiego scenariusza raczej nie rozważał po prostu, bo nie zapominajmy, że Stal Rzeszów wczoraj zagrała jednak w składzie też trochę eksperymentalnym, sporo młodzieży Marek Zup posłał na boisko, więc to też nie do końca jest taka moim zdaniem 100% weryfikacja tej Wisły Mariusza Jopa. Myślę, że
skoro jest chłodno na zewnątrz, to właśnie trzeba głowę wystawić troszkę przez okno, nie popadać jakąś nadmierną euforię po pokonaniu Stali Rzeszów. Trzeba poczekać jeszcze do tych dwóch meczów w lidze, gdzie myślę poprzeczka pójdzie wyżej. I jeżeli się miałbym przewidywać, to raczej nie spodziewam się scenariusza, w którym Mariusz Job wiosną prowadzi Wisłę już jako trener taki stały. A ty jesteś w stanie określić profil trenerski Mariusza Jopa? Co do tej pory o nim wiemy? Jestem w stanie określić na podstawie swoich obserwacji, również rozmów z wieloma ludźmi. Jeśli można o tych obserwacjach mówić, no to głównie jeżeli chodzi o grę drużyny rezerwowej Wisły, bo to jest na pewno zespół, który ma swój styl w tej czwartej lidze małopolskiej i fajnie się to momentami ogląda naprawdę. Wisła strzela dużo bramek, jest zdecydowanym liderem tej czwartej ligi i przede wszystkim widać, że Mariusz Job chce uczyć swoich piłkarzy grać w piłkę. To nie jest na zasadzie taki, że długa do napastnika, tylko raczej mozolne budowanie akcji, piłka oparta na technicznych umiejętnościach swoich zawodników, ale również taktycznych. Jest w tym też troszeczkę tej takiej właśnie pozytywnej agresji, do skoku. To jest taki futbol, jaki Mariusz Job lubi. Natomiast jeżeli kwestie byśmy mieli poruszyć podejścia do zawodników, to słyszałem wiele takich opinii, że ma dobrą rękę do piłkarzy, szczególnie młodych, potrafi ich prowadzić, potrafi ich budować i zawodnicy chwalą sobie współpracę z tym inteligentnym trenerem, człowiekiem, bo Mariusz taką osobą Job jest i wykorzystuje to w swojej pracy. Ja powiem w ten sposób, jeżeli Wisła dzisiaj byłaby na przykład sytuacja, tak czysto hipotetycznie, nie wiem, no jest ma mocne miejsce w środku tabeli, na przykład Ekstraklasy, zmienia trenera z jakiegoś tam powodu, to może bym się zdecydował podjąć ryzyko i powierzyć ten zespół Mariuszowi Jopowi na podstawie tego, co się o nim słyszy. Natomiast wydaje mi się, że Wisła dzisiaj jest w takiej sytuacji, że musi do minimum minimalizować ryzyko. Biorąc pod uwagę sytuację w tabeli pierwszej ligi i chęć wciąż walki o awans, w mojej ocenie no, powinna czy musi postawić na kogoś z większym doświadczeniem, kogoś takiego, kto zna tą ligę. No i najlepiej, żeby miał w CV już awans do Ekstraklasy. I jeszcze musi mieć jedną cechę, czyli umiejętność pracy pod presją, bo ona w Wiśle zawsze będzie duża. Tutaj nie będzie czasu na jakąś spokojną, codzienną, żmudną pracę, tylko tutaj liczy się co tydzień wygrana i jeszcze raz wygrana. Jeśli tego nie będzie, to miesiąc miodowy dla takiego trenera bardzo szybko by się skończył po prostu. No właśnie, trudno rozpatrywać Mariusza Jopa w kategorii trenera na dłuższy czas tylko po jednym meczu i tym awansie. Raczej trzeba się oswoić z myślą, że to jest jakaś opcja B, no ale właśnie skupmy się na tych ewentualnych pierwszych wyborach tej opcji A. Ty też opisywałeś potencjalne nazwiska trenerów, którzy mogą pojawić się w Krakowie. Sporo tam niektórych nazwisk, które znamy, które są na rynku trenerskim. Trochę też zaskakujące nazwisko Adama Nawałki się pojawiło. Jak jest na dzisiaj? No na dzisiaj cały czas gdzieś trwa burza mózgów, na kogo się zdecydować. Niektóre nazwiska są, że słyszałem też taką opinię, że Adam Nawałka byłby skłonny na pół roku tylko wziąć ten zespół. Wiśle mieli trochę inną koncepcję, więc gdzieś pewnie ten pomysł może za chwilę umrzeć śmiercią naturalną. Podzieliłbym chyba tych kandydatów na dwie takie kategorie. Ten absolutny top, czyli właśnie Adam Nawałka, Maciej Skorża, Marek Papszum. I naprawdę? Trenerów, Marek Papszum? No wśród kandydatów jest. To nie znaczy, że do tego dojdzie. No to jest jakaś tam idea właściciela, który sobie gdzieś rysuje, kogo by chciał i widział w roli trenera drużyny w klubie, który prowadzi. Mówię tutaj o Jarosławie Królewskim. Natomiast to nie jest tak, że to się stanie, czy na pewno się stanie, albo że możemy wykluczyć. No jest wśród tych kandydatów. Jest też pewnie grupa trenerów, tak byśmy mogli określić, o tych cechach, o których mówiłem wcześniej, czyli może nie jeszcze z tego takiego topu, jeszcze nie takich, którzy zdobywali Mistrzostwo Polski na przykład, nie? No bo ta trójka ma to w dorobku, czy tak jak trener Nawałka prowadzenie reprezentacji kraju, ale już mają swoją markę uznaną.
na rynku. Mam tutaj na myśli dwa nazwiska, Kazimierza Moskala i Marcina Brosza. To są obaj trenerzy, którzy no, w swojej karierze po prostu robili awanse do ekstraklasy. Wiedzą, czym to się je. I też ich zespoły grały w ciekawą piłkę. Myślę, że te dwa nazwiska trzeba brać chyba nawet bardziej poważnie w tym momencie, jeżeli byśmy szukali kandydatów do przejęcia Wisły od pewnie od stycznia. Nie, mnie ciekawi ten temat Adama Nawałki, bo przyznaję się z ręką na sercu, że jak przeczytałem to nazwisko, to trochę nie dowierzałem. Czyli ty potwierdzasz, że była jakaś wstępne kontakty i wstępna chęć ze strony trenera Nawałki, żeby podjąć rękawice. Zastanawiam się, czy pytam ciebie jako człowieka, który opisuje tą rzeczywistość piłkarską od lat, czy nawet gdyby się trener Nawałka zgodził, czy to by była dobra opcja dla Wisły? Nie wiem, czy by była dobra opcja. Nie wiem, czy ten Nawałka zdaje sobie sprawę, w jakich realiach tak od środka Wisła dzisiaj funkcjonuje, no bo to jest troszeczkę inny klub niż ten, z którego on odchodził lata temu. Ja sobie jestem w stanie wyobrazić wszystko. No, Wisła Kraków jest klubem Adama Nawałki, więc to też czasami czy takie aspekty trzeba brać pod uwagę. No, po prostu mógłby to potraktować na zasadzie misji ratunkowej, tak? Przychodzi do klubu, żeby zrobić awans, żeby pomóc drużynie. I ten kontakt był. Natomiast zawsze to jest tak, że jak się pojawia taka informacja o tym, że rozmowy jakieś są rozpoczęte, niektórym się wydaje, że to już za 5 minut taki trener wskoczy do szatni. No tak to nie działa. Od rozmowy A do rozmowy Z, którą umownie nazwiemy podpisaniem kontraktu, jest jeszcze tych wiele, wiele pośrednich rzeczy do załatwienia i często na drobiazgach takie rzeczy lubią się wywrócić, więc spokojnie bym do tego tematu podchodził. Na pewno kontakt został nawiązany, choć tak jak mówiłem, wczoraj słyszałem, że być może jest troszkę dalej w tym momencie niż bliżej do tego. A czy ty dostrzegasz jakiekolwiek wady, gdyby Wisła zdecydowała się na Kazimierza Moskala? Wisła w sercu, w CV awanse do ekstraklasy z ŁKS-em, to chyba byłby dobry kandydat. Myślę, że jeżeli bym miał jakiś tutaj minusów, nie wiem, czy tak dobrze to określić. No, na pewno pojawiłyby się następujące komentarze, że to znowu jakieś kolesiostwo, że bierze się trenera po znajomości i byłyby one moim zdaniem w stosunku do Kazimierza Moskala bardzo niesprawiedliwe, bo Kazimierz Moskal z Wisły odszedł w 2015 roku, ostatni raz ją prowadził i jeśli prześledzić później jego pracę w innych klubach z różnych stron Polski, czy to w Pogoni Szczecin, w Ekstraklasie, czy w ŁKS-ie, czy nawet Zagłębiu Sosnowiec, gdzie utrzymał drużynę w bardzo trudnej sytuacji w pierwszej lidze, no to ta praca była naprawdę dobra, po prostu. Przypomnę tylko, że z Pogoni nikt go nie zwolnił. On odszedł wtedy stamtąd, miał problemy zdrowotne, musiał przejść operację, co wyłączyłoby go na kilka miesięcy z pracy, a Pogoń i tak była gotowa pójść na taki układ, że przez krótki czas prowadziłby drużynę asystent, a Kazimierz Moskal by dopiero później dołączył. On się nie chciał zgodzić na takie rozwiązanie, no pewnie z uczciwości wobec pracodawcy i zakończył tam swoją pracę, no ale mówię, no później ten UKS, te dwa awanse, no robią mimo wszystko, przemawiają do wyobraźni, tak bym to ujął. Też styl, jaki prezentują drużyny Kazimierza Moskala, myślę, że to jest coś, co w Krakowie by się podobało, bo to są drużyny grające w sposób efektowny. Powiedziałbym w ten sposób. Kazimierz Moskal dzisiaj jest już innym trenerem, bardziej doświadczonym, mającym duży bagaż taki dopisany do CV rzeczy pozytywnych, które zrobił w swojej karierze trenerskiej i różni się od tego Kazimierza Moskala, który kiedyś no, ruszał z Wisły próbować swoich sił w innych klubach. Ja powtórzę to jeszcze raz, uważam, że jeżeli rozpatrywać kandydata do pracy w Wiśle dzisiaj, to powinien być właśnie taka osoba. No, Kazimierz Moskal spełnia większość cech, które taki trener powinien mieć. To wróćmy jeszcze na chwilę do poprzednika, czyli do Radosława Sobolewskiego, który podał się do dymisji. Według ciebie dobrze się stało, że tak się kończy ta przygoda trenera Sobolewskiego przy Reymonta? On wycisnął z tej drużyny maksa, czy wcześniej zarząd klubu, prezes powinien to ukrócić i może już wtedy, kiedy nie było awansu z baraży po meczach z Puszczą, no dać komuś innemu szansę?
No dzisiaj z perspektywy czasu moglibyśmy tak powiedzieć, natomiast nie zapominajmy, że Wisła wiosną pod kierunkiem trenera Sobolewskiego, już abstrahując od tych przegranych meczów niektórych w Zagłębie Sosnowiec czy Barażu z Puszczą, no jednak była zespołem zdecydowanie najlepszym, najlepiej punktującym w pierwszej lidze, więc rozumiem tą argumentację jakby Jarosława Królewskiego, który widocznie kalkulował, że skoro tak dobrze szło wiosną i uda się podtrzymać, udałoby się podtrzymać taki sposób punktowania, no to Wisła zrobi w kolejnym sezonie awans w Cuglach. Życie niestety boleśnie zweryfikowało te plany. Wisła w wielu meczach, w których miała przewagę, w których była zdecydowanie lepsza, no nie potrafiła po prostu wygrywać i to był jej największy problem. A to z kolei nakręcało taką spiralę złych emocji wokół Radosława Sobolewskiego, wokół tej drużyny, no bo nikogo w Krakowie przy ulicy Reymonta nie satysfakcjonuje ósme miejsce w tabeli. To jest jakby sytuacja oczywista. No i cóż, na końcu tego wszystkiego Radosław Sobolewski zrobił to, z czego był znany z okresu swojej gry w piłkę, czyli zakończył coś na swoich zasadach. To trochę tak jak wtedy, kiedy rezygnował z gry w reprezentacji Polski. Myślę, że dzięki temu, nawet u swoich oponentów, których nie brakowało, no zyskał trochę w oczach, albo nawet bardzo, że potrafił podjąć męską decyzję i nie czekał na zwolnienie, tylko po prostu wyszedł w tej dzisiejszej, czy przyszedł do sali konferencyjnej i powiedział to, co powiedział. Takich trenerów w historii Wisły w ostatnich latach, nawet gdybyśmy się sięgnęli głębiej, no za dużo nie było, prawda? Chyba ostatnią taką rzecz zrobił, o ile mi pamięć nie myli, Michał Probierz, kiedy w Gliwicach po też słabym, fatalnym meczu w wykonaniu Wisły wtedy przyszedł do sali konferencyjnej i mniej więcej w podobnych słowach, jak Radosław Sobolewski, czy podał się do dymisji. No, trenerzy tak chętnie tego nie robią, bo to się wiąże też z finansami. Mogę zdradzić, bo trener Sobolewski był w klubie akurat dzień przed meczem ze Stalą Rzeszów, a trochę go już znam i, no i wyraźnie zeszło z niego ciśnienie. No, to widać było, ile to wszystko go kosztowało. Jaki był troszkę podminowany wcześniej, a teraz już no, był taki trochę inny człowiek. Myślę, że utwierdził się w tym przez te dni parę, że zrobił dobrze, że to nie miało sensu po prostu, bo ta zła atmosfera by gęstniała chyba jeszcze mocniej. A jak ty oceniasz taką zdolność Jarosława Królewskiego do reagowania na konkretne sytuacje, bo zdaje się, gdyby nie dymisja Sobolewskiego i jego suwerenna decyzja, że odchodzi, to no chyba w głowie prezesa Królewskiego dominowała taka koncepcja, żeby dać mu jeszcze sporo czasu. Myślę, że mogłaby się wydarzyć w ten sposób, żeby do końca roku prowadził ten Sobolewski drużynę i wtedy by nastąpiła jakaś analiza, weryfikacja i zapadły decyzje. Tak myślę, że to jest najbardziej taki prawdopodobny scenariusz tego, co mogłoby się wydarzyć. Ja myślę, że w czasach, kiedy właściciele klubów często zmieniają trenerów jak rękawiczki, no nie jest to w jakiś sposób pozytywna cecha, że właściciel Wisły ma cierpliwość. On płaci oczywiście za to, płaci za to też Wisła, bo no bo jak nie ma wyników, a później, a właściwie jest konsekwentny i trzyma trenera na stołku, no to później tak to wygląda czasami, jak wygląda w tabeli. Natomiast no, mimo wszystko ja oceniam to pozytywnie. Jest wiele przykładów klubów na świecie, których wytrzymano ciśnienie i z czasem zebrano plony. Jeżeli ktoś ma co do tego wątpliwości, polecam prześledzić, jak wyglądał początek pracy nie przez miesiąc, dwa, trzy, tylko przez kilka sezonów Alexa Fergusona w Manchesterze United. Tam naprawdę było bardzo cierpliwie. Sukcesy przyszły po kilku latach, a później były one największe w historii tego klubu, więc nie mówię oczywiście, żeby w Wiśle trzymać trenera, który nie zrobi awansu przez 3 lata, natomiast pokazuje jakby pewnego rodzaju mechanizm. Kwestie boiskowe i trenerskie to jedno, ale jak na grudzień przystało, co roku właściwie sporo się dzieje przy Reymonta, także w gabinetach klubowych i gdzieś tam na zapleczu. Ostatnio pojawiła się informacja, że Jakub Błaszczykowski odsprzedał część swoich udziałów. Jak ty to interpretujesz? Co się dzieje w klubie? To jest coś, czym powinniśmy się zajmować? Czy to... nic, nieznaczący ruch taki biznesowy po prostu.
No jeżeli Jakub Błaszczykowski wykonuje jakiś ruch, to zawsze jest coś, czym się należy zajmować, no bo to jest taka postać, że trudno, żeby to nie przykuwało uwagi. Ja troszkę, jak ta informacja wypłynęła wczoraj, no podpytałem, z czego to wynika, jakie były przyczyny. Usłyszałem taką odpowiedź, nie mam powodów, żeby jej nie wierzyć, że to wynikało jakby z tego, że osoba, której Jakub Błaszczykowski sprzedał część swoich udziałów, czyli Łanoszka, no zadeklarował chęć większego wsparcia ze swojej strony finansowego, a ponieważ właściciele proporcjonalnie do posiadanych akcji to robią, no to chciał mieć tych akcji więcej i jak to usłyszałem, tak mówiąc prosto, dogadał się z Kubą, że tak to między sobą rozwiążą, że Kuba mu odsprzeda część swoich akcji. No i podobno to jest cała tajemnica tego ruchu. Być może więcej się dowiemy, niedługo będzie walne zebranie akcjonariuszy Wisły Kraków, spółki. Tam będzie zapewne prezentowany raport finansowy, więc on też może w jakiś sposób rzucić trochę więcej światła na to wszystko, co się w Wiśle dzieje. To już tak naprawdę niedługi okres, bo za 10 dni. Czyli raczej nie należy tego interpretować jako jakieś umywanie rąk Kuby od Wisły i... No nie, bo to jest też trochę tak, Rafał, że on mimo wszystko wykłada te pieniądze, tak? Bo oni proporcjonalnie do posiadanych akcji, ale jednak musieli teraz spółkę doinwestować, żeby zasypać tę dziurę, o której mówił już latem Jarosław Królewski, że ona będzie i że to taki ruch będzie musiał być wykonany pod koniec roku i nie jest to żadna sensacja, bo też takie głosy w ostatnim czasie słyszałem, że jest dramat, bo nagle właściciele muszą dosypać. No nie, no już brak awansu, ja pamiętam taki briefing, bo to nawet chyba nie była konferencja prasowa, tylko briefing, na którym Jarosław Królewski głośno mówił o tym, że trzeba będzie pod koniec roku znów z właścicielskiej kieszeni dofinansować klub. On określał wtedy chyba nawet, że do 12 milionów te może sięgnąć ta kwota do inwestowania. Z tego, co się orientuje, w połowie się to zamknęło, a jeśli chodzi o sprawy licencyjne, to wystarczyły niespełna 3 miliony, żeby nie było zagrożenia odnośnie przyznania licencji na kolejny sezon. Te pozostałe 3 to była chęć, wola właścicieli, no żeby spłacać swoje zobowiązania, bo wciąż nie zapominajmy, że Wisła mimo swoich problemów finansowych, organizacyjnych, no jednak w jakiś sposób stara się zachowywać uczciwie do tych wierzycieli jeszcze sprzed lat i powoli, ale mozolnie spłacać te zobowiązania, a wiemy doskonale, że są w Polsce kluby, które zrobiły to trochę inaczej i uciekły po prostu. Przekształcenie, start do czwartej ligi pod zmienioną nazwą, szyldem, a wierzyciele zostali z niczym. Ta lista, no można powiedzieć, wiślackich problemów w ostatnich miesiącach jest dosyć długa. Od jakiegoś czasu do tego zestawienia trzeba też dopisać no, pewien ostracyzm względem kibiców Wisły, którzy od dłuższego czasu nie mogą jeździć na mecze wyjazdowe swojej drużyny. Ty rozumiesz logikę kolejnych właścicieli, kolejnych klubów, którzy no, nie zgadzają się na obecność kibiców Wisły na tych meczach? Czy rozumiesz argumentację, a właściwie no, brak reakcji PZPN-u czy władz pierwszej ligi, które no, dosyć dużą biernością wykazują się w tym temacie? Nie rozumiem, tym bardziej, że jest to moim zdaniem po prostu psucie produktu. Podam prosty przykład. Jeżeli wiosną Wisła grała w Bielsku Białej, przyjechało tam 3, 4, 5 tysięcy, nie, trudno to było nawet dokładnie oszacować kibiców Wisły. Była świetna atmosfera, świetne widowisko sportowe i coś, co mogło być wręcz reklamą produktu pierwsza liga. I był to mecz, no, który był takim po prostu piłkarskim świętem, bez żadnych ekscesów, bez żadnych problemów. A jednocześnie mam teraz przed oczami obrazek obrężonej twierdzy, mnóstwo policji w czasie tego ostatniego meczu, bo ktoś sobie wymyślił, że nie wpuści kibiców Wisły, którzy i tak przyjechali pod stadion i więcej tak naprawdę kosztowało to podatników zabezpieczenie tego meczu od strony policyjnej, no to jest chore. Jest to wręcz moim zdaniem działanie na szkodę produktu, jakim jest pierwsza liga i działanie na szkodę spółek czy klubów, które organizują te rozgrywki, no bo umówmy się, że pod Beskidzie decydując się na taki krok pod naciskiem podobno nawet nie swoich kibiców, tylko drugiego wielkiego klubu, no straciło finansowo, bo nie sprzedało określonej liczby biletów, które by mogło sprzedać kibicom Wisły, gdyby przyjechali. No, dla mnie to jest po prostu przedziwna sytuacja, tym bardziej, że mówimy nie o
nie wiem, sytuacji takiej, w której, nie wiem, kibice Wisły gdzieś pojechali i zrobili jakiś no, niegodny czyn, tylko przypomnijmy sobie fakty z tego Radłowa. Tam ktoś kogoś napadł i nie byli to kibice Wisły. Do końca nie wiemy przecież, bo prokuratura ani policja nie mówi o tym głośno póki co, czy w ogóle w śmierci tego człowieka, który tam zginął, brały udział osoby trzecie, czy to był nieszczęśliwy wypadek, czy ta rakietnica odpaliła mu po prostu w rękach. No to jest trochę tak, że grupa kibiców czy kiboli, no Legii Warszawa, no powiedzmy sobie to wprost, narzuciła pewnego rodzaju semantykę całej kibicowskiej Polsce. No a właściciele idą troszeczkę tak ślepo za tym i jest to chora sytuacja moim zdaniem. Mam nadzieję, że ona się zmieni. Ma być po zakończeniu tej jesienno-zimowej części rozgrywek spotkanie właścicieli prezesów klubu pierwszej ligi. Myślę, że ten temat musi zostać tam podniesiony i myślę, że czas wreszcie, żeby zarówno PZPN, jak i organizator rozgrywek pierwszej ligi i główny sponsor tych rozgrywek, czyli firma Fortuna, zaczęły zajmować troszeczkę ostrzejsze stanowisko w tej sprawie, bo w mojej ocenie to jest psucie produktu, bo ktoś sobie coś wymyślił, tak upraszczając. Podpisuję się pod taką diagnozą, no jest to co najmniej dziwna sytuacja, więc miejmy nadzieję, że... Tym bardziej, że umówmy się, bo jak słyszę te głosy o honorze tych różnych, nazwijmy tak to się mówi, ekip, a później czytam o różnych doniesieniach, co nawywijała jedna czy druga grupa kibiców, no to jest po prostu szczyt hipokryzji, żeby była jasność, kibice czy te grupy kibolskie związane z Wisłą też nie są święte i wiemy o tym doskonale, nie zamierzam tutaj nikogo wybielać, ale no nie mówmy, że cała kibicowska Polska to są kryształowi ludzie, a jedna grupa, ta z Krakowa, to jest jakieś, nie wiem, czarne owce, które należy wyrzucić poza wszelki nawias. No to jest po prostu nieprawda i tyle. Ty głównie opisujesz, zajmujesz się Wisłą, ale chcę cię na koniec zapytać, co słychać po drugiej stronie Błoni od ponad miesiąca po tym zawale, wypadku, któremu uległ Janusz Filipiak. Klubem Krakowią zarządza jego żona. Chcę zapytać, w którą stronę to zmierza? Czy już wiadomo? Czy to szykuje się jakaś rewolucja dla kibiców, pasów? No, trudno powiedzieć tak naprawdę w tym momencie. No, jakieś decyzje są podejmowane, jak chociażby o tym, że ma być reaktywowana od nowego sezonu drużyna rezerw. No, widać, że żona Janusza Filipiaka chce pewnie przy udziale znaczącym Stefana Majewskiego w jakiś sposób poukładać ten klub troszkę na nowo. W jakim kierunku to pójdzie? Myślę, że dzisiaj to jest jeden wielki znak zapytania, tym bardziej, że wyniki Krakowi sportowe są słabe. I na dzisiaj, trzeba to tak sobie jasno powiedzieć, Krakowia jest mocno zagrożona spadkiem z Ekstraklasy. Ostatnio, mimo heroicznej postawy, bo grała przez większość czasu w dziesiątkę, tylko zremisowała w takim kluczowym meczu z Ruchem Chorzów na swoim stadionie. Teraz czekają kolejne kluczowe spotkanie ze Stalą Mielec. No jeżeli tego meczu również nie wygra, to no, istnieje duże prawdopodobieństwo, że mogą pasy przezimować w strefie spadkowej, bo Puszcza zaczęła punktować i może to się różnie poukładać. Myślę, że w Krakowie przede wszystkim od tej strony powinni się mocno zastanowić, co zrobić w zimie, żeby poprawić sytuację w tym najważniejszym aspekcie dla działalności każdego klubu sportowego, czyli w kwestii wyników. Kto wie, może jakieś derby w pierwszej lidze się szykują. Znowu dziękuję ci bardzo. Gościem podcastu był dziennikarz Dziennika Polskiego i Gazety Krakowskiej Bartosz Karcz. Dziękuję bardzo.